Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, z potężną radością w sercu informuję Cię, że dzisiejszym odcinkiem wstępujemy w zdecydowanie najbardziej wyczekiwany przeze mnie epizod 4. A więc mam wielką nadzieję, że jesteś gotowy na wszelkie rewelacje, turbulencje czy też przełomowe odkrycia. Bo tego właśnie możesz spodziewać się w nadchodzącej serii. Już w najbliższych odcinkach dowiesz się między innymi, jak ja w pełni zrozumiałam siebie, czyli opowiem Ci o tym, jak połączyłam ze sobą wszystkie puzzle życiowej układanki, tworząc jedną spójną całość. I zapewniam Cię, że jeśli do tej pory myślałeś, że życie potrafi być zaskakujące, to uwierz, że najbliższą serią odcinków pogłębię to uczucie w Tobie jeszcze bardziej. Do tego stopnia, że Twoja rzeczywistość już nigdy nie będzie wyglądała tak samo. A zatem pozwól, że w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o swoich doświadczeniach, które umożliwiły mi zrozumienie siebie, a dzięki temu całkowite pozbycie się negatywnych uczuć związanych z okresem dzieciństwa. Ale nie tylko. Bo jak też sam już za chwilę się przekonasz, żeby w pełni zrozumieć siebie, najpierw musisz doznać swego rodzaju przebudzenia, które określiłabym jako dość bolesny i niewygodny proces. A jednak, mimo wszystko, śmie twierdzić, że jest to proces ważny i potrzebny, bo bez niego tak naprawdę nie dojdzie do żadnej przemiany. Zatem radzę Ci otworzyć swój umysł na nową wiedzę i przygotować się na coś, czego z pewnością nawet się nie spodziewasz. Zapraszam do wysłuchania. Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, dlaczego aż tak ciężko przychodzi nam osiągnąć permanentny stan uczucia wewnętrznej radości i spełnienia? A może raczej powinnam najpierw zapytać, czy Ty w ogóle wierzysz, że taki stan jest możliwy do osiągnięcia? Bo być może dotknięty wieloma trudnymi doświadczeniami, dziś wierzysz, że to jedynie ulotne uczucie, które w końcu mija, po czym szybko wracamy do naszego pierwotnego stanu, czyli szarej rzeczywistości i walki o przetrwanie. Drogi widzu, pozwól, że coś Ci wyjaśnię. Niezależnie od tego, jakie są Twoje obecne przekonania, chcę, abyś wiedział, że ten stan, choć ciężki do osiągnięcia, on faktycznie jest osiągalny. A żeby go osiągnąć, w pierwszej kolejności będziesz musiał skupić się na odnalezieniu przyczyn wykreowanych przez siebie blokad emocjonalnych. Bo prawdą jest, że jedyną przeszkodą do osiągnięcia owego stanu jesteś właściwie Ty sam. Mówiąc dokładniej, Twoją prawdziwą przeszkodą są przyjęte przez Ciebie w przeszłości wierzenia. I tu pozwól, że wtrącę. W jednym ze swoich pierwszych nagrań opowiadałam o tym, co faktycznie kształtuje nas i naszą osobowość. Zatem jeśli jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć tamtego nagrania, polecam w wolnej chwili zapoznać się z tematem. Bo widzisz, prawdą jest, że już od najmłodszych lat zarówno nasi pierwotni opiekunowie, jak i społeczeństwo, w którym żyjemy, mają ogromny wpływ na nasze uwarunkowanie. To właśnie oni uczą nas tego, co dla nas dobre, a co nie. Co jeść, co ubierać,
o czym rozmawiać, a nawet mówią nam, jak się zachowywać, aby nie spotkać się z krytyką, która może zaszkodzić reputacji naszej, ale i naszych bliskich. Dlatego też ludzie często najzwyczajniej boją się być naturalnym sobą z obawy przed dezaprobatą innych ludzi. Czyli możemy powiedzieć, że świadomie lub nieświadomie wpływają na podejmowane przez nas w życiu decyzje. I to właśnie przez to tak naprawdę wielu z nas nawet nie zna własnej natury, właśnie z powodu okoliczności, w jakich dorastaliśmy. Zatem moje pytanie do Ciebie brzmi, czy jesteś świadom, jak bardzo negatywnie na Twoje zdrowie psychiczne wpływa fakt tłumienia negatywnych czy też niezrozumianych uczuć? Bo widzisz, kiedy już tak od lat próbujesz dopasowywać się do narzucanych Ci standardów, to w końcu faktycznie stajesz się kimś zupełnie innym. Innym od osoby, którą naprawdę jesteś. Więc wiedz, że choćbyś latami udawał, że jesteś szczęśliwy i spełniony, to tak naprawdę nie oszukujesz innych, lecz samego siebie. Zatem pozwól, że coś Ci wyjaśnię. Nie kierując się żadnymi statystykami, lecz własną opinią wynikającą z moich badań i obserwacji, stwierdzam, że 90% naszej ludzkości nie ma pojęcia, jaki faktycznie jest cel naszej egzystencji tu na Ziemi. Wiesz dlaczego? Bo jedyne, czego nas nauczono, to wierzyć, że naszym celem jest ciężka praca, sukcesy w życiu zawodowym i ich zdobywanie, zarabianie dużych pieniędzy, żeby oczywiście spełniać nasze materialne pragnienia. A tym samym nauczono nas w wariacki spokój korzystać z życia, póki mamy jeszcze zdrowie. Bo przecież powiedziano nam, że jak już dojdziemy do okresu starości, to z pewnością dotkną nas choroby. A to automatycznie oznacza, że zaczniemy żyć w strachu przed zbliżającą się śmiercią. I kiedy ta już nadejdzie, to umieramy i tak jest już koniec naszego istnienia. Tak właśnie myśli współczesne społeczeństwo nieświadomych ludzi. Jeśli Ty również wierzysz, że życie nie ma głębszego sensu, to faktycznie nie dziwi mnie, że większość populacji choruje, cierpi, a przy tym ciągle narzeka. Bo faktycznie, żyjąc tak niezdrowym trybem życia i skupiając się jedynie na zaspokajaniu potrzeb materialnych, faktycznie prędzej czy później podupadniemy na zdrowiu. Natomiast brak znajomości siebie i własnego celu życiowego faktycznie sprawi, że będziemy żyli w ciągłym strachu i niepewności. Ale czy tak faktycznie musi być już zawsze? A co jeśli powiem Ci, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej? A co jeśli rzeczy, w które do tej pory wierzyłeś, są jedynie ograniczoną wersją postrzegania rzeczywistości, czy też po prostu iluzją? Powiem tak. Jeśli kiedykolwiek byłeś w stanie nieświadomie przyjąć i zakodować przekazane Ci informacje, to wiedz, że równie dobrze możesz się ich oduczyć i przyjąć zupełnie nową prawdę. W końcu Twoje życie to Twój biznes, a zatem nie powinieneś pozwalać innym mówić Ci, co masz robić i jak masz żyć. Jeśli czujesz, że coś faktycznie Ci nie służy, bo negatywnie wpływa na Twój stan umysłu, a w tym Twoje życie, to nie zwlekaj ani minuty dłużej. Weź swoje życie w swoje ręce i żyj tak, abyś w końcu czuł się permanentnie szczęśliwy,
i spełniony. Zanim jeszcze rozpoczęłam pracę w Virgin Active, przyznam, że wiązałam z tą firmą ogromne nadzieje. Ufałam, że ich dość wysoki standard, jaki prezentują, zapewne świadczy o tym, że to profesjonaliści na fitnessowym rynku. A zatem z pewnością dbają o ciągły rozwój swoich trenerów. Tak myślałam. I faktycznie, oferują swoim pracownikom różnego rodzaju kursy. Ale problem jest taki, że certyfikaty ukończenia ważne są jedynie w Virgin Active. A więc można powiedzieć, że jest to kompletna strata czasu. Bo tak, prawdę mówiąc, po kilku takich kursach, które zaliczyłam w firmie, zdałam sobie sprawę, że moja wiedza w żaden sposób się nie wzbogaciła. Na kursie co jedynie uczyli nas struktury budowania specyficznej klasy oraz dawali Ci swój model do wyuczenia. A że ja nie lubię kopiować czyjejś pracy i nie odpowiadały mi zbytnio przedstawione przez nich modele prowadzenia tej klasy, to faktycznie to była jedynie strata czasu. Więc postanowiłam uczyć się na własną rękę. I firma w pewnym sensie mi to ułatwiła, chociażby ze względu na szeroki wachlarz różnorodnych potrzeb klienta, który płacił dość duże pieniądze za członkostwo na naszej siłowni. A to oznaczało, że jego wymagania były równie wysokie. I to właśnie lubiłam najbardziej. Wyzwania. Więc, jak też już wspomniałam w ostatniej części, rozpoczęłam znacznie bardziej zagłębiać się w studiowanie czy też naukę ludzkiej psychiki. Bo tak pracując z tymi wszystkimi trudnymi przypadkami, naprawdę zależało mi, żeby udowodnić im, że wszystko jest możliwe. A że faktycznie przekonać ich do tego musiałam zrozumieć, co działo się w ich psychice. Więc kiedy na przykład potencjalny klient w sesji konsultacyjnej mówił mi, że chce zrzucić 10 kg, dla mnie to było zbyt ogólne. Ja musiałam wiedzieć, dlaczego podjął taką decyzję i dlaczego akurat 10 kg. Wiesz, czemu to było aż tak ważne? Bo zauważyłam, że ludzie często podejmują jakieś decyzje pod wpływem presji otoczenia lub ze względu na panujący trend. A to automatycznie oznaczało, że oni nie byli nawet gotowi, psychicznie gotowi na jakiekolwiek zmiany, a tym bardziej na wysiłek, jaki z tym przychodzi. Bo kiedy robisz coś pod wpływem otoczenia, to robisz to na pokaz. Robisz to, żeby przypodobać się innym. A to z kolei nigdy nie pozwoli Ci w pełni skupić się na całej przemianie, bo ciągle będziesz porównywał się do innych. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale faktycznie dość często łapałam ludzi na tym, że decydowali się podjąć 3-miesięczne wyzwanie tylko dlatego, że ich kolega z pracy to zrobił i wyglądał świetnie. I oni też tak chcą. Po czym już na samym początku, kiedy planowaliśmy pierwsze zmiany, na przykład w sposobie żywienia, oni nawet nie potrafili zrezygnować z lampki wina, czy chociażby słodyczy. Zresztą, zacznijmy od tego, że w 3 miesiące to Ty co jedynie zdążysz dostosować się do zmian, jakie musisz wprowadzić do swojej codziennej rutyny. Bo faktyczna zmiana jest znacznie dłuższym procesem, zwłaszcza jeśli od lat zaniedbywałeś swoje zdrowie. A ludzie niestety nie zdają sobie z tego sprawy. Ale też z drugiej strony miałam również klientów, którzy faktycznie byli zmotywowani i gotowi poświęcić wszystko dla własnej przemiany.
Tu z kolei problemem były zbyt wysokie wymagania i brak cierpliwości, a to automatycznie wiązało się z ciągłym niezadowoleniem. Mimo tego, że nieraz tłumaczyłam, że tego typu przemiana jest procesem i wymaga wytrwałości i cierpliwości, ci wciąż próbowali przyspieszyć cały proces. I tu na przykład po cichu stosowali wszelkiego rodzaju spalacze tłuszczu, czy też rygorystyczne diety, a przy tym oczywiście trenowali w nadmiarze. A to wszystko dlatego, że naoglądali się jakichś fitnessowych guru, którzy promują szybkie transformacje i oni też takiej chcieli. Więc wymagali cudów. Przypadków jest naprawdę wiele, więc nie będę zagłębiać się jeszcze bardziej. Raczej przejdźmy od razu do sedna sprawy. Pracując z tymi wszystkimi ludźmi, zrozumiałam, że same chęci i motywacja, czy też starania nie wystarczą, bo najważniejszym jest zrozumienie. Dlaczego ja faktycznie to robię? Czy to coś zmieni w moim życiu? Czy faktyczna zmiana wyglądu w końcu pozwoli mi zaakceptować siebie? Ale najważniejszym pytaniem jest to, dlaczego ja w ogóle nie akceptuję siebie? Dlaczego siebie nie kocham za to, kim jestem, czy też jak wyglądam? Bo faktycznie żaden z klientów zapytany o własne zalety, czy też wartości, nie potrafił mi na to odpowiedzieć. Jedyne, na co wciąż zwracali uwagę, to było to, że jeszcze nie wyglądają tak, jakby chcieli. Albo kończyli, że jeśli osiągną zamierzony cel, to w końcu będą szczęśliwi. I wiesz, co działo się, kiedy już go osiągali? Pojawił się nowy problem i znowu byli niezadowoleni. I tak w kółko. Dlatego musiałam zrozumieć ich psychikę, a w tym głównie wzorce, które powielali. Czyli musiałam poznać ich wierzenia, ich motywacje i sposób myślenia. Coś, czego oni sami nie byli świadomi. Bo odkąd spędzałam z nimi więcej czasu, zaczynałam coraz bardziej rozumieć, że oni w rzeczywistości potrzebowali wsparcia psychicznego, a nie samego treningu. Bo zacznijmy od tego, że wszyscy moi klienci byli przepracowani. A to dlatego, że wciąż brali nadgodziny. Ciągle gonił ich termin, z którego musiał się klient wywiązać na czas, bo pracował nad jakimś projektem i projekt miał termin. I tyle. A to automatycznie oznaczało, że nie dosypiali, jedli w biegu albo nie dojadali, więc na sesję przychodzili wykończeni. Co niektórzy czasem nawet zostawali w biurze na noc, po czym przychodzili na poranną sesję. To chore. Dlatego też dość często zdarzało mi się po prostu odsyłać klienta do domu, odkąd kompletnie nie był w stanie współpracować. A przecież mogłam wykonać z nim tą sesję, byle jak, ale zrobić, tak? Dlaczego miałam marnować swój czas? Przecież specjalnie dla nich przyszłam na ustaloną wcześniej poranną sesję, tak? Ale ja po prostu nie mogłam. Jeśli klient nie był w stanie osiągnąć swojego najwyższego potencjału w naszej sesji, to dla mnie widok męczącej się osoby był karą, więc odsyłałam go do domu. Trudno, traciłam swój czas, ale ja pracowałam z powołania. Bo kiedy już któryś raz z kolei sytuacja się powtórzyła, to w końcu zapytałam siebie, czy nasze treningi w ogóle mają sens. I z pewnością na początku nie miały, bo ich przemęczony niezdrowym trybem życia organizm odmawiał posłuszeństwa i robił wszystko na odwrót. Czyli
zamiast chudnąć, oni przybierali na wadze, albo zamiast jeść mniej, oni mieli większe łaknienie i znacznie więcej takich przypadków. No więc zdeterminowana szukałam rozwiązania do każdego z przypadków. A że praca faktycznie stała się moim całym życiem, to w pełni poświęciłam się prowadzeniu badań i obserwacji. A do tego te kłębiące się w głowie myśli, to wszystko sprawiało, że naprawdę z determinacją poszukiwałam odpowiedzi na najbardziej nurtujące mnie pytania. I tak też trafiłam na interesujące materiały. Kilka odcinków temu wspomniałam o tematach duchowości, a dokładniej to był ten moment, kiedy po raz pierwszy zapoznałam się z medytacją. I choć faktycznie temat na jakiś czas został odsunięty na drugi plan, to teraz, czyli około roku, może półtora później, raptem w moje ręce zaczynają trafiać interesujące książki. Przyznam, że na początku totalnie nie rozumiałam, jak to działa, że tak akurat w tym momencie czuję, że muszę przeczytać tą specyficzną książkę, czy też obejrzeć ten specyficzny film albo dokument na YouTubie, który po prostu znalazłam, przykuł moją uwagę. A że faktycznie czułam silną potrzebę, bo zainteresowanie wzięło oczywiście górę, to robiłam to. I choć na początku mało z tego wszystkiego rozumiałam, to jednak wciąż coś sprawiało, że byłam przekonana, że to jest prawdziwe i to ma sens. Przyznam, że na początku byłam troszeczkę sfrustrowana sobą, że nie rozumiem. To wyglądało mniej więcej tak. Czytałam coś, czasem nawet trzy razy jedną i tą samą stronę, po czym i tak nie dochodziło do mnie, o czym ja w ogóle czytałam. Albo rozumiałam to, ale nie potrafiłam wdrożyć tego do swojego życia. A jednak mimo wszystko nie poddawałam się. Bo kiedy intuicja mówi ci, że to, co robisz, jest słuszne, to tak właśnie jest. Więc ja słuchałam. Aż w końcu dotarło do mnie. Zdałam sobie sprawę, że ludzki umysł dziennie pochłania tyle różnych informacji, że z pewnością nie jest w stanie przetworzyć wszystkiego od razu i zakodować. Faktycznie, to jest cały proces. Mózg najpierw pobiera informacje, po czym filtruje ją i dokonuje selekcji na te istotne i na te mniej istotne. Następnie koduje to, co istotne, przy czym pozbywa się tego, co nieistotne lub mniej istotne. I dopiero wtedy przychodzi zrozumienie. A że dziennie pobieramy miliardy różnych informacji, to faktycznie niemożliwym jest zrozumieć coś od razu. Zwłaszcza jeśli jest to coś zupełnie nowego. Dlatego też czasem zajmuje nam to miesiące, a czasem nawet lata, zanim coś w pełni zrozumiemy. Dla przykładu, spróbuj przeczytać tę samą książkę rok później. Założę się, że twoje postrzeganie czy też zrozumienie będzie zupełnie odbiegało od momentu, kiedy dana książka wpadła ci w ręce po raz pierwszy. Bo tak z własnego doświadczenia, w trakcie swoich poszukiwań, raptem poczułam, że muszę przestudiować Biblię. Więc zamiast czytać, włączyłam sobie audiobook, bo to znacznie bardziej wpływało na moją wyobraźnię. Dosłownie przenosiło mnie w tamte czasy. I co jest zadziwiającym i fascynującym, to to, że za każdym podejściem, a było ich wiele, uczyłam się czegoś zupełnie nowego. Nawet z tych samych wersów. Albo znacznie bardziej docierały do mnie pewne informacje, co ułatwiło mi wprowadzenie tego do własnego życia.
I tak też zresztą od Biblii się zaczęło. Chciałam zrozumieć, kim lub czym faktycznie jest Bóg oraz dlaczego czuję z Nim aż tak silną więź. I nie mówię tu o fanatyzmie religijnym, lecz o wewnętrznym wołaniu, o zagłębienie się w poszukiwanie sensu tego wszystkiego. Chciałam dowiedzieć się, jaki związek z Bogiem mają moje bogate życiowe doświadczenia. Bo wewnętrznie czułam, że tam jest jakiś ukryty sens tego wszystkiego. Więc go szukałam. I kiedy tak zagłębiałam się w przeróżne lektury, raptem odkryłam połączenie między światem materialnym, w którym tu żyjemy, a duchowym. Czy też rozwojem umysłu, czyli nauką, a rozwojem duchowym, czyli duchowością. I wtedy nastąpił w moim życiu ten dziwny okres, kiedy poczułam, że muszę spędzać więcej czasu w samotności, więc zaczęłam się izolować od ludzi. Dosłownie przestałam spotykać się ze znajomymi, wychodzić na drinka z kolegami z pracy. Totalnie straciłam zainteresowanie. I teraz takie małe wtrącenie. Zauważ, że ta sama sytuacja dzieje się już drugi raz. Bo w przeszłości już zdarzyło mi się uciekać od innych. Po czym, kiedy zmieniałam karierę i poznałam nowych ludzi, na chwilę znowu powracałam do starych nawyków, czyli wychodziłam ze znajomymi z pracy na drinka, czy chociażby całonocną zabawę do klubów. Co prawda tym kolejnym razem już bez narkotyków i zdecydowanie w lepszym towarzystwie, ale faktycznie na chwilę do tego wróciłam. Natomiast z momentem pojawienia się chęci dalszego rozwoju automatycznie znowu uciekałam w samotność. Ale tym razem to było coś znacznie poważniejszego, bo zaczęłam odczuwać jakieś dziwne symptomy w ciele. Im więcej wiedzy pochłaniałam, tym bardziej odczuwałam, że coś się ze mną działo. To był miks symptomów fizycznych z psychicznymi. Na początku oczywiście myślałam, że to jedynie przemęczenie, bo faktycznie w pracy spędzałam całe dnie. Ale przemęczeniu zaczęły towarzyszyć dziwne bóle w różnych okolicach ciała, co było dość niezrozumiałe. Moja dieta wciąż ulegała zmianie, czego też nie mogłam zrozumieć. Bo raptem zaczęłam mieć nietolerancję znacznie większej ilości pokarmów. Do tego stopnia, że bałam się cokolwiek zjeść, bo często kończyło się to bolesnymi wzdęciami. Aż żałuję, że nigdy nie zrobiłam zdjęcia, bo moje wzdęcia wyglądały jak przynajmniej 8 miesiąc ciąży. I nie żartuję. Przy czym miałam strasznie bolesne skurcze. Czasem tak bardzo, że przecież nie potrafiłam wytrzymać tego bólu. Najgorsze było to, że dosłownie nic nie pomagało. Ale na tym się nie skończyło. Bo raptem, tak zupełnie znienacka, zaczęłam mieć problemy ze wzrokiem. A dokładniej miałam światłowstręt. Co zresztą okazało się być bardzo uciążliwym, odkąd pracowałam na siłowni, która nie miała okien, bo znajdowała się w piwnicy. Wyobraź sobie, sztuczne światła cały czas. Natomiast jeszcze później doszły wysypki na ciele, problemy skórne, czy też uderzające strumienie gorąca albo zimna. Czasem było mi tak zimno, że musiałam pracować w 3 warstwach ubrań. Na treningu, gdzie wciąż pozostawałam w ruchu. Rozumiesz? Później spuchł mi język i doszły palpitacje serca, aż w końcu wylądowałam na pogotowiu. A dokładniej 3 razy. Z 3 totalnie różnych powodów. Bo kolejnym razem
były to migreny, które sprawiały, że miałam ochotę dosłownie roztrzaskać głowę o ścianę. I nie żartuję, było okropnie. Często nawet doprowadzały mnie do okropnych histerii, a ja po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Przy tym czułam, jakby coś mi wierciło w głowie, albo jakby spędzał mnie mózg. To było tak dziwne i bolesne uczucie, że nie da się tego opisać. Kompletnie nie da się. A że najwidoczniej to wciąż było mało, to doszedł okropny ból brzucha, który był nie do zniesienia również. Nigdy tego nie zapomnę. Przez 7 nocy kompletnie nie spałam. Ból utrzymywał się przez 24 godziny. Byłam z tym 2 razy na pogotowiu, po czym ci kazali mi czekać na gastroskopię, która zresztą faktycznie była już zlecona przez mojego lekarza rodzinnego. I co jest zadziwiające, kiedy już miałam tą gastroskopię, badania nic nie wykazały. Zupełnie nic. Mało tego, już nawet mój lekarz rodziny był zupełnie bezradny. Pani doktor wysłała mnie na wszelkie z możliwych testy organów, krwi, moczu, kału. Badania były skierowane nawet pod kątem raka, żeby wykluczyć możliwość. Ale wyniki wciąż wykazywały, że nic mi nie dolegało. Nie potrafiłyśmy tego wytłumaczyć z panią doktor, bo ból był tak realistyczny, że dosłownie nie pozwalał mi funkcjonować w trakcie dnia. Przez 7 dni chodziłam zgięta z bólu w pół. A że miałam tak wielu klientów, firma po prostu nie pozwalała mi pójść na zwolnienie, o tak sobie. Aż w końcu miałam wrażenie, że dopadło mnie wypalenie pracą. Dosłownie nie miałam ochoty patrzeć na ludzi, więc uciekałam od kontaktu jak tylko mogłam, jak tylko to było możliwe. Naprawdę cholernie ciężko mi było funkcjonować. Zwłaszcza wiedząc, że muszę zachowywać się profesjonalnie, wyobraź sobie prowadzić klasy. To był koszmar. Zwłaszcza w momencie, kiedy zdarzało mi się po prostu z byle powodu wybuchać płaczem. Te huśtawki nastrojów były nie do zniesienia. Przez nie aż bałam się rozmawiać z ludźmi, bo nie wiedziałam, jak zaraz zareaguję, co się wydarzy, co może się wydarzyć. A najgorsze jest to, że nikt nie potrafił tego wyjaśnić. Bo to przyszło tak nagle, z tak wielką siłą, że było aż niemożliwym do pojęcia. Więc kiedy już zupełnie straciłam nad tym kontrolę, poprosiłam swoją menadżerkę o prywatną rozmowę. I przyznam, że zważając na naszą wcześniejszą relację, ciężko mi było szczerze i otwarcie przyznać przed nią, że sobie z czymś nie radzę. A że nie miałam innego wyjścia, to musiałam. Bo to, co działo się w moim ciele, ale przede wszystkim umyśle, było nie do zniesienia, jak już powiedziałam, i nie do opisania. Nie chciałam, żeby moi klienci wiedzieli, czy widzieli mnie w takim stanie. Bo to choćby w najmniejszym stopniu nie było motywujące dla nich, tak? Zresztą faktycznie wszyscy powoli zaczynali zauważać i martwili się, czy wszystko było ze mną w porządku. A że nie było, to poprosiłam o miesiąc wolnego. Po prostu musiałam dowiedzieć się, co się ze mną działo. Oczywiście w rozmowie zwaliłam winę na nadmiar pracy i zbyt wysokie wymagania firmy, ale prawda była taka, no powiedziałam, że już nie daję sobie rady, bo zbyt dużo pracuję i czuję się wypalona zawodowo. Po czym ku memu zdziwieniu menadżerka przejęła się faktycznie i wtedy po raz pierwszy zauważyłam, że czuła się winna. Natomiast fakt, że otworzyłam się przed nią i szczerze powiedziałam o swoich problemach, raptem odwrócił cały bieg wydarzeń i teraz czułam, że faktycznie miałam w niej wsparcie. Mówię tak szczerze, bo od tamtej właśnie rozmowy zawęziła się nasza znajomość.
a nawet zbudowałyśmy między sobą zaufanie. Więc faktycznie pomogła mi i zrobiła wszystko, żebym dostała ten miesiąc wolnego, mimo tak wielu klientów. Ale zrobiła to, bo wiedziała, że zależało mi na tej pracy i że faktycznie poświęcałam się jej, więc dlatego właśnie. Zresztą większość moich klientów powierzyłam właśnie jej pod moją nieobecność. To było dobrym pomysłem. W tym samym czasie rozpoczęłam studia. Natomiast zanim jeszcze rozpoczął się rok akademicki, a dokładniej na miesiąc przed rozpoczęciem, otrzymaliśmy listę lektur, które mieliśmy przerobić w trakcie całego roku. A że faktycznie zależało mi na tym, żeby wypaść tam jak najlepiej, to jeszcze przed rozpoczęciem przeczytałam wszystkie z nich. I choć lektura była dość ciekawa, to przyznam, że miałam wrażenie, że ja już to wszystko wiedziałam. Bo jak już wspomniałam, studiowanie ludzkiej psychiki rozpoczęłam dużo, dużo wcześniej, więc teraz praktycznie co jedynie utwierdzałam się we własnych odkryciach i przekonaniach. Zajęcia były prowadzone w dość interesujący sposób, bo nie siedzieliśmy w ławkach, lecz w kręgu, żebyśmy mogli każdy każdego widzieć. A że spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu, to z grupą można powiedzieć, że dość szybko zżyliśmy się. Zresztą na każdych zajęciach, omawiając różnego rodzaju trudne tematy, faktycznie dzieliliśmy się ze sobą swoimi, można powiedzieć, trudnymi doświadczeniami z przeszłości. A to automatycznie powodowało, że zbudowaliśmy do siebie zaufanie. W grupie byłam jedną z najmłodszych studentów i przyznam, że świetnie czułam się wśród tych wszystkich dużo starszych od siebie kolegów. To właśnie wtedy mogę powiedzieć, że zrozumiałam, że znacznie lepiej dogaduje się z dużo starszymi od siebie ludźmi. Nie wiem, czy to ze względu na doświadczenie, czy dojrzałość emocjonalną, bo praktycznie nie każdy ją miał. Ale zdecydowanie lepiej rozmawiało mi się i zresztą do dziś rozmawiam z dużo starszymi od siebie ludźmi. W każdym bądź razie zmierzam do jednego bardzo szczególnego momentu, który odmienił cały bieg wydarzeń. Można powiedzieć, że wszystko dość płynnie się ze sobą zgrało, bo miałam wolne od pracy, udało mi się nawet dostać skierowanie na sesje terapeutyczne, no i byłam w trakcie studiowania, czy też nauki psychoanalizy. Więc może zacznijmy od tego, że pod pretekstem depresji poprosiłam o skierowanie na sesję. A że zmagałam się z tymi wszystkimi dolegliwościami, to pani doktor bez problemu skierowała mnie z prośbą o natychmiastowe przyjęcie. No to w rzeczywistości chciałam jedynie zobaczyć, jak faktycznie wyglądają takie sesje od drugiej strony. Bo najlepiej przecież uczy się w praktyce. Więc na początku pani doktor skierowała mnie na sesje grupowe. I wiesz, co się stało? W trakcie sesji, kiedy ludzie na przykład zwierzali się ze swoich problemów, ja zauważyłam, że zamiast skupiać się na tym, czym ja chciałabym się z nimi podzielić, próbowałam zrozumieć ich i znaleźć rozwiązanie do ich problemu. Więc po prostu zwracałam się do danej osoby i mówiłam im, co jest przyczyną ich problemu. I miałam rację. Po czym na czwartej sesji usłyszałam od prowadzących, że to zdecydowanie nie są odpowiednie dla mnie zajęcia. No więc poszłam z powrotem do swojej pani doktor i poprosiłam o sesje indywidualne, bo stwierdziłam, że grupowe mi
nie wystarczają. I tak też trafiłam na swojego zabawnego terapeutę, który, nie uwierzysz, zamiast mnie słuchać, on zwierzał mi się ze swoich przeszłych lub teraźniejszych problemów. Najlepsze jest to, że ja wcale nie uznałam tego za nieprofesjonalne czy też dziwne, bo ja dzięki temu, czy dzięki niemu, czułam, że to jest faktycznie moim powołaniem. Zresztą to nie był pierwszy raz, kiedy dostrzegłam, że nowo poznana osoba po prostu otwiera się przede mną. Świadomie lub nie, w każdym bądź razie miałam wrażenie, że intuicyjnie oni po prostu czuli, że mogą mi zaufać. Za co oczywiście dziękuję. To dla mnie bardzo ważne. Więc kiedy już skończyłam serię 5 sesji, uznałam, że jestem na właściwym szlaku i że te studia były faktycznie odpowiednim wyborem. Na jedne z zajęć na uczelni pani profesor poprosiła, żebyśmy przynieśli ze sobą swoje zdjęcia z dzieciństwa. Oczywiście pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to było: nie mam przy sobie żadnych zdjęć, więc to właśnie jej powiem na przyszłych zajęciach. Ale przecież prawdą jest, że wystarczyło zadzwonić do jednego z rodziców i poprosić o zeskanowanie lub zrobienie zdjęcia zdjęciu i przesłanie w wiadomości. A jednak z jakiegoś powodu nawet nie pofatygowałam się, żeby do nich zadzwonić. Raczej wolałam trzymać się pierwszej wersji. Więc kiedy już spotkaliśmy się na następnych zajęciach, każdy z nas po kolei miał przedstawić reszcie grupy swoje zdjęcie lub zdjęcia i pokrótce opowiedzieć o nich. A ja za nic nie potrafiłam skupić się na tym, co oni mówili, bo moja uwaga była skierowana ku napływającym myślom, które stworzyły jeden wielki chaos w mojej głowie. A że nie potrafiłam go opanować, zwlekałam z moją wypowiedzią aż do momentu, kiedy zostałam osobiście poproszona o podzielenie się własną historią. I wtedy stało się coś, czego kompletnie się nie spodziewałam. Coś we mnie pękło. Rozpoczęłam swoją wypowiedź od zwykłego: przepraszam, ale nie przyniosłam żadnych zdjęć. A że wszystkie oczy były skierowane na mnie, raptem poczułam ogromną presję i zaczęłam się denerwować. Dosłownie trzęsłam się wewnątrz. Po czym wpadłam w totalną histerię i zaczęłam płakać. Oczywiście każdy podchodził, żeby mnie pocieszyć, przytulał, a ja przez dłuższą chwilę po prostu nie potrafiłam tego opanować. Ta cała sytuacja w klasie, ten temat i presja grupy przywołały uczucia, które gdzieś kiedyś zaszufladkowałam i wciąż od nich uciekałam. Natomiast teraz, kiedy już nie było drogi ucieczki, musiałam w końcu stawić im czoła. Więc kiedy już się w miarę uspokoiłam, powiedzmy, powiedziałam, że nie pofatygowałam się, żeby przynieść zdjęcia, ponieważ ja chciałam zapomnieć o swoim dzieciństwie. Bo jeszcze wtedy, nie rozumiejąc całej prawdy, uważałam, że byłam nieszczęśliwa w okresie dzieciństwa, więc próbowałam wymazać ten okres z pamięci. Ale prawda jest taka, że choćbyś próbował uciec, czy też stłumić jakiekolwiek negatywne, niechciane uczucia, faktycznie uda ci się to zrobić na jakąś chwilę, nawet dłuższą. Ale wiedz, że prędzej czy później stanie się coś, jak w moim przypadku te zajęcia, co wywoła w tobie te same uczucia. A więc, jak też sam widzisz, im dłużej próbujesz przed czymś uciekać,
tym większy narasta w tobie konflikt, który w końcu przerośnie twoje siły i pękniesz w tym najmniej oczekiwanym momencie. Ale wiesz co? Bez obaw. Bo kiedy faktycznie podzieliłam się już swoimi spostrzeżeniami i przekonaniami co do okresu dzieciństwa, to raptem poczułam ogromną ulgę w sercu. Zrozumiałam, jak ważnym jest, aby stawić czoła tym niechcianym uczuciom i postarać się je zrozumieć. Więc kiedy tak opowiadałam o tym głośno, co bolało mnie najbardziej, raptem doznałam olśnienia. Przez te wszystkie lata miałam żal do swoich rodziców czy całej rodziny o to, jak mnie traktowali. Ale prawdą jest, że nigdy im o tym nie powiedziałam. Żyliśmy w totalnej nieświadomości o wzajemnych uczuciach. Więc zaczęłam zastanawiać się, co by było, gdybym od razu powiedziała im, jak się czuję, zamiast uciekać z domu, próbując zabić żal i smutek używkami. A co jeśli faktycznie oni nie byli świadomi tego, jak ja się czułam? Więc pierwsze, co zrobiłam po zajęciach, to właśnie zadzwoniłam do mamy i powiedziałam jej o tym, co się właśnie stało. Ale ona jak gdyby zupełnie nie rozumiała powodu mojej histerii. Więc okazało się, że ona faktycznie była kompletnie nieświadoma tego, że ja kiedykolwiek byłam nieszczęśliwa. Według niej buntowałam się, bo taki właśnie jest okres dojrzewania. A prawdą jest, o czym zresztą wspomniałam w pierwszym epizodzie, że w domu nikt nigdy nie poruszał tematów typu dlaczego robisz to, co robisz? Czy chociażby zwykłe, czy wszystko u ciebie w porządku? My nigdy ze sobą szczerze nie rozmawialiśmy, więc można powiedzieć, że każdy cierpiał w ciszy. Więc pytanie brzmi, czyja to jest wina? Czy jest to winą rodziców, bo traktowali mnie tak, a nie inaczej? A może moja, bo nigdy otwarcie nie wyraziłam swoich uczuć? Prawdę mówiąc, wina leży po obu stronach. Właśnie w tamtym momencie doszło do mnie, zrozumiałam, że oni sami faktycznie nie mieli łatwego okresu dojrzewania. Mimo tego, że żadne z nas nie wychowywało się w patologii, to jednak sposób wychowywania był dość surowy i rygorystyczny. Duże wymagania, brak otwartego wyrażania uczuć, żadnych głębszych dyskusji. My faktycznie nigdy nie omawialiśmy naszych problemów wspólnie. Więc raptem wszystko stało się dość jasnym i logicznym, że kiedy nie mówisz głośno o tym, co cię boli, nikt sam się nie domyśli. Poza tym, jak mogłam wymagać od nich, żeby wychowywali mnie w miłości i zrozumieniu, kiedy sami tego nigdy nie zaznali? Oni najzwyczajniej sami nie wiedzieli, że tak należy. Więc nawet nie wiedzieli, jak to robić. I tu zrodziło się kolejne zrozumienie. Przecież to, jak zachowujemy się i kim jesteśmy, czy kim się stajemy, czy też wzorce, które powielamy, jest faktycznie wynikiem zakodowanych przez nas we wczesnym dzieciństwie informacji. Zatem nie zagłębiając się w siebie i nie starając się zrozumieć własnych zachowań, po prostu żyjemy w pełnej nieświadomości. I dlatego też powielamy czyjeś negatywne wzorce, myśląc, że to wszystko, co robimy, jest właściwe. Kiedy prawdą jest, że w rzeczywistości nieświadomie krzywdzimy swoim zachowaniem innych. Ale tak z drugiej strony, to kompletnie nie oznacza, że
mamy ich obwiniać za to, jak my się czujemy. Bo jak już powiedziałam, ludzie faktycznie zupełnie nieświadomie powielają te wszystkie negatywne wzorce, których kiedyś sami się wyuczyli. Rozumiesz? Więc wtedy zrodziło się we mnie współczucie. Jak ja w ogóle mogłam przez tyle lat mieć do wszystkich żal, kiedy to tak naprawdę nie było ich winą? Oni zapewne chcieli dobrze. No faktycznie wyszło jak wyszło, ale prawdą jest, że sama się do tego przyczyniłam. Mogłam od razu przerwać to, a ja zamiast tego wybrałam cierpienie w ciszy. Czyli to ja byłam prawdziwą przyczyną tych wszystkich negatywnych uczuć, bo to ja je kreowałam, a nie oni. Przecież nikt mi nie mówił, że mam się źle czuć, że mam czuć się gorsza, że muszę zapracować na uwagę innych, że muszę się poświęcać dla innych kosztem własnego zdrowia, bo tylko wtedy ludzie mnie pokochają czy też zaakceptują. Nikt mi również nie mówił, że jestem niekochana. Ja po prostu nigdy nie usłyszałam, żeby ktoś otwarcie mi o tym powiedział. Ale czy to faktycznie oznacza, że nikt mnie nie kochał? Więc to wszystko, co jedynie było kreacją mojego nieświadomego umysłu. Bo kiedy już doszło do spotkania z rodzicami i kiedy faktycznie wyjaśniliśmy sobie wszystko, oboje wyglądali na zdziwionych tym, co ja faktycznie czułam. Przez tyle lat, mając urazę i trzymając się tych wszystkich negatywnych uczuć, w rzeczywistości nie krzywdziłam nikogo innego, ale siebie. Rozumiesz? Miesiąc wolnego od pracy faktycznie pokazał mi, jak bardzo istotnym jest dbanie o własne potrzeby, czyli słuchanie własnego ciała. Tak bardzo skupiałam się na pomaganiu innym, że w końcu zapomniałam o sobie. Więc kiedy już faktycznie zostałam postawiona w sytuacji bez wyjścia, wiedziałam, że nie ma innej drogi, jak po prostu zmierzyć się z tym, od czego tak uciekałam. I choć zlecone przez lekarza rodzinnego sesje terapeutyczne w rzeczywistości nie były mi do niczego potrzebne, to jednak dzięki nim miałam okazję przekonać się, jak to jest być w sesji i poświęcić komuś swoją niepodzielną uwagę, czyli słuchać ze zrozumieniem. Ale również to, że czasem wystarczy właśnie wysłuchać zamiast radzić. Powinniśmy dać szansę innym i pozwolić im samemu zrozumieć siebie. Przyznam, że cała ta sytuacja była całkiem nieźle rozplanowana. Świadomie czy też nie. W każdym bądź razie wszystko zgrało się w perfekcyjną całość. Bo faktycznie dało mi możliwość na głębsze przemyślenia i wyciągnięcie wniosków. Ale czy faktycznie musiałam doprowadzić do aż tak skrajnego przypadku, że aż straciłam kontrolę nad własnymi emocjami? No nie wiem, zresztą czy to takie ważne? Przecież nie cofniesz czasu, więc najwidoczniej tak musiało być. Ważne, że w końcu zrozumiałam, że to całe poświęcanie się dla dobra innych wynikało z moich nieświadomie zakodowanych przekonań. Ale nie chcę postrzegać tego jedynie w taki sposób, bo faktycznie, gdyby nie te wszystkie trudne przypadki klientów, to z pewnością nie miałabym okazji do prowadzenia swoich badań i obserwacji. A to z pewnością nie ułatwiłoby mi całego procesu zrozumienia i uleczenia siebie.
Bo kiedy tak całą grupą dzieliliśmy się swoimi trudnymi doświadczeniami, czy też klienci, kiedy mi się zwierzali, i razem analizowaliśmy nasze stłumione, negatywne uczucia, zrozumiałam, że nie jestem sama. My wszyscy do któregoś momentu w życiu żyjemy tą nieświadomością powielanych przez nas negatywnych wzorców. Nawet terapeuta, z którym odbyłam kilka sesji, on również nie był w pełni świadom własnych zachowań, skoro poczuł, że chciałby podzielić się czymś ze mną. Być może to dość zaskakujące zachowanie, ale ja wierzę, że my po prostu intuicyjnie wyczuwamy, z kim możemy porozmawiać, a z kim nie. Więc nie miałam mu tego za złe, odkąd sama zrozumiałam własne bóle na sesję z nim, przychodziłam szczęśliwa. I prawdę mówiąc, ja miałam ochotę posłuchać o jego problemach, bo ja nie miałam mu nic do powiedzenia. Wszystkie te tłumione przeze mnie uczucia, które z upływem czasu się nawarstwiały, sprawiły, że ciało w końcu nie wytrzymało tej presji i właśnie stąd też pojawiły się te wszystkie nagłe symptomy. Co nie zmienia faktu, że wciąż nie rozumiałam, jak to było możliwe, że tak strasznie cierpiałam, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, podczas gdy wyniki wszystkich testów świadczyły o tym, że byłam zupełnie zdrowa. Więc to wciąż nie dawało mi spokoju. A że, jak już dobrze wiesz, jestem dociekliwa i najzwyczajniej musiałam dowiedzieć się, czy też odnaleźć do tego odpowiedzi, czy odpowiedź, to oczywiście w międzyczasie prowadziłam poszukiwania. I tak też intuicyjnie zostałam poprowadzona do tematów duchowości. Z tym, że tym razem pokazane mi było coś znacznie większego i głębszego. Otóż wpadłam na jakiś nieprzypadkowy artykuł o przebudzeniu duchowym. Po czym zapoznałam się z systemem czakralnym, o którym już wspomniałam w odcinku o medytacji. Pozwól, że pokrótce wyjaśnię. Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z medytacją, pamiętasz może, prosiłam o pomoc w aktywacji pól energetycznych w ciele. To właśnie to nazywamy systemem czakralnym. Każda z czakr przypisana jest do innej partii naszego ciała i odpowiada między innymi za organy znajdujące się w jej obrębie. Ale co jest najbardziej interesującym, to fakt, że owe czakry do jakiegoś momentu naszego życia są zablokowane. A to chociażby dlatego, że żyjemy w pełni nieświadomości. A to z kolei oznacza, że nie słuchamy potrzeb własnego ciała. A kiedy je ignorujemy, to automatycznie blokujemy przepływ energetyczny w danym obrębie naszego ciała. Co też doprowadza nasze ciało do dysfunkcji i różnych chorób. O systemie czakralnym i blokadach możesz dowiedzieć się znacznie więcej z tego nagrania, które jest poświęcone wyłącznie temu tematowi. Natomiast teraz powiem tylko jedno. Im bardziej zagłębiałam się w tę lekturę, tym większy sens widziałam w tym wszystkim, przez co przechodziłam. Bo faktycznie, odkąd poświęcałam się tylko pracy i nie dbałam o własne potrzeby, przez lata tłumiąc niezrozumiane przeze mnie uczucia, nieświadomie blokowałam swoje pola energetyczne. I teraz, nieważne jak dziwne, czy jak dziwnie to wszystko brzmi, uwierz, że to jest naprawdę istotne, aby zapoznać się z tym tematem. Ok? To tak side note. Więc z momentem, kiedy
zaczęłam czytać te wszystkie psychologiczne książki i też obserwowałam siebie i innych, co się działo. Ja odkrywałam jakieś informacje, które teraz stawały się coraz bardziej jaśniejsze i faktycznie nabierały sensu. A to z kolei oznaczało, że nieświadomie przechodziłam swoje przebudzenie duchowe, o którym zresztą więcej możesz dowiedzieć się z tego nagrania. A że przebudzenie duchowe wiąże się z oczyszczaniem, to właśnie zachodziło w moim ciele. Wraz z nadejściem zrozumienia moje pola energetyczne automatycznie przechodziły detoksykację, czyli oczyszczanie z tych wszystkich toksyn, które znajdowały się w moim organizmie, którymi są nasze negatywne emocje i myśli. Inaczej mówiąc, wszystkie nagromadzone przez lata negatywne emocje wywodzące się z trudnych doświadczeń stworzyły w ciele blokady, które teraz były usuwane. Okay? A że było tego wszystkiego dość dużo, to dlatego też aż tak boleśnie to przechodziłam. O detoksykacji, czy też przebudzeniu duchowym i detoksykacji również możesz dowiedzieć się znacznie więcej z tego nagrania. Natomiast teraz powiem tylko tak. Każda najmniejsza cząsteczka naszego ciała jest istotą żywą, która wymaga Twojej uwagi i troski. Być może do tej pory nie zdawałeś sobie z tego sprawy, jak bardzo istotnym jest, aby dbać o swoje ciało. Dlatego tym właśnie nagraniem chcę, abyś zrozumiał, że Twoje ciało ciągle próbuje Ci coś zakomunikować, więc nie ignoruj jego wołania o pomoc. Nie uciekaj przed sobą samym, zamiast tego zagłąb się we własnym wnętrzu i poznaj jego potrzeby. Bo życie w zgodzie ze swoim ciałem faktycznie oznacza kompletne uleczenie. Natomiast uleczenie oznacza spełnienie i permanentną radość. A tak na marginesie. Wiesz, co mi pomogło w okresie najgorszych migren? Nie tabletki, ale przesiadywanie w parku pod drzewem. A odkryłam to całkiem przez przypadek. A może jedynie zdawało mi się, że to był przypadek. Bo widzisz, rośliny, tak jak ludzie, czy też zwierzęta, posiadają własne pole magnetyczne, czy też energetyczne, czyli aurę, która jest niczym innym, ale wibracją, czy wibrującą energią. Różnica między nami jest jedynie taka, że rośliny nie mają uczuć, zatem nie wytwarzają negatywnej energii. A to oznacza, że ich energia jest czysta, dlatego też są najlepszym uzdrowicielem, czy też lekarstwem dla zarówno człowieka, jak i zwierzęcia. Na samym początku powiedziałam, że tłumienie negatywnych uczuć negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale nie tylko. Bo jak już teraz z pewnością wiesz, również i na kondycję i samopoczucie naszego ciała. Bo widzisz, życie w kompletnej nieświadomości często sprawia, że przez lata, a czasem nawet i przez całe życie, żyjemy w cierpieniu. Gdzieś tam wewnętrznie obwiniamy innych ludzi za własną krzywdę, gdzie w rzeczywistości okazuje się, że to nie ludzie nas krzywdzą, lecz my sami. Kreujemy różnego rodzaju negatywne uczucia w oparciu o przeszłe doświadczenia, po czym nie chcemy nawet ich zrozumieć czy też skonsultować z innymi. Zamiast tego decydujemy się na cierpienie w ciszy. Bo przecież
żywiąc do kogoś nienawiść, czy też mając żal, nie ranimy drugiego człowieka, lecz siebie samych. A to niestety z upływem czasu się nawarstwia i tak właśnie doprowadzamy się do wielu chorób, bo choroby nie biorą się z powietrza. Natomiast z drugiej strony wiedz, że prędzej czy później faktycznie zjawi się ktoś na Twojej drodze, kto świadomie lub nieświadomie w końcu wywoła w Tobie te nieprzyjemne uczucia. A tego, jak wtedy zareagujesz, nie wie nikt. Dlatego im szybciej stawisz temu czemuś niewygodnemu czoła, tym lepiej dla Ciebie. I choć na początku z pewnością to nie będą pozytywne doznania, to jednak uczucie ulgi, jaka nastąpi dosłownie chwilę później, szybko udowodni Ci, że było warto. Nie wstydź się własnych uczuć, czy też negatywnych doświadczeń, jakie Cię w życiu spotkały. Pamiętaj, że nie jesteś sam. My wszyscy nieświadomie popełniliśmy wiele błędów, ale to nie oznacza, że do końca życia masz żyć z poczuciem winy, czy też nazywać siebie ofiarą losu. Zamiast tego wyciągnij wnioski i ulecz swoją przeszłość. A zapewniam Cię, że wraz ze zrozumieniem i uleczeniem będzie Ci znacznie łatwiej żyć w spokoju i radości w teraźniejszości. Ale nie tylko. Bo kiedy już faktycznie dojdzie do zrozumienia i uleczenia przeszłych bólów, automatycznie staniesz się świadomym siebie człowiekiem. A to oznacza, że będziesz zupełnie świadomie budował swoją przyszłość. Tak jak Ty tego chcesz, a nie inni. Rozumiesz? Więc daj sobie czas, naucz się cierpliwości i wyrozumiałości. Ale też przebacz innym i również sobie swoje nieświadome działania. A dzięki temu uwolnisz się od bólu i cierpienia. Pamiętaj, to jest cały proces, więc daj sobie czas i dużo miłości. A jak trzeba, to odizoluj się od innych, chociaż na chwilę. Bo cisza jest najlepszym przyjacielem człowieka. Powiem tak. Dzisiejszą opowieścią ukazałam Ci, jak możesz wyleczyć bóle przeszłości. A raczej, jak zrozumieć działanie swojej psychiki oraz cały mechanizm programowania informacji. Więc możemy powiedzieć, że na poziomie intelektualnym już mamy zrozumienie i wiemy, co robić. Ale żeby jeszcze bardziej wzbogacić Twój rozwój, już w kolejnym odcinku dowiesz się czegoś jeszcze bardziej zaskakującego. Bo to właśnie z kolejnym odcinkiem zagłębimy się znacznie bardziej w tematy duchowości. Bo jak też sam się przekonasz, samo uleczenie umysłu nie zamyka naszego procesu transformacji i nie doprowadza do całkowitego uzdrowienia. To tak naprawdę dopiero początek naszej niezwykłej przemiany. Więc już teraz zapewniam Cię, że jeszcze nieraz Cię zaskoczę. Więc przygotuj się i pamiętaj, otwórz swój umysł, a znacznie łatwiej będzie Ci chłonąć wiedzę. Zatem serdecznie zapraszam Cię do śledzenia kolejnych odcinków. I pamiętaj, żeby w wolnym czasie zerknąć na wcześniej wspomniane przeze mnie tematy. Linki do nich znajdziesz w opisie pod nagraniem. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej i nowej perspektywy. Oczywiście, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo, dużo, dużo
siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę, zrób to już teraz, a pomożesz mi w rozbudowie tego kanału i oczywiście sięgnięciu jeszcze większej publiki. No i oczywiście będziesz zawsze poinformowany o wszelkich nowościach, jakie pojawią się na tym kanale. I pamiętaj, tu nie chodzi o mnie, nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o nas, bo jesteśmy jednością i świat potrzebuje przemiany oraz ludzi, którzy ją rozpoczną. Więc to na tyle. Tymczasem pozdrawiam serdecznie. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie tego nagrania i do następnego razu. Hej!